Veritas. Quid est Veritas? Jan Paweł II, zapytany przez André Frossarda, który fragment Biblii wybrałby, gdyby mógł wybrać tylko jeden, powiedział: prawda was wyzwoli. Ale dlaczego prawda wyzwala? Ponieważ ma w sobie jakąś moc wyzwalającą. Każdy, kto poznał prawdę, chce według niej żyć, bo inaczej byłby człowiekiem głupim. A przecież nikt z nas nie chce być głupi. No to zapytajmy, jak to wygląda. Jak by pani zareagowała, gdybym powiedziała, że jestem mężczyzną? Wie pani co, w tym outficie, w którym jest pani w tym momencie, tak? Teraz, tak. Wie pani co? Oczywiście, jeżeli pani jest szczęśliwa w tym momencie, to dla mnie jak najlepiej. Żebyśmy tylko byli wszyscy szczęśliwi, to jest super. Myślę, że nie miałbym z tym żadnego problemu. Wydaje mi się. Ja bym uszanowała panią. W sensie, jakby pani mi powiedziała, że jest pani mężczyzną, to bym powiedziała, że uszanowałabym pana. I po prostu tyle. Od najmłodszych lat jesteśmy uczone tolerancji i po prostu, żeby być dobrym dla każdego i bez żadnych wyjątków i szanować innych poglądy. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią. Powiedziałabym, że okej, każdy się czuje, kim jest i to jest jego decyzja. Ja podobnie tak samo, że to jest każdego indywidualna decyzja, więc nie miałabym sobie z tym problemu. Ja właśnie też podobnie, że to jest każdego po prostu wybór. Nie przeszkadzałoby mi to, nie? No, zwariowaliście, ja bym... Po prostu tak powiedział. Wiecie dobrze, że to nieprawda, co mówicie. To znaczy, wiecie dobrze, że są pewne prawdy, które są jednak się narzucają po prostu. To znaczy, są na tyle jawne, na tyle widoczne, prawda, że zaprzeczanie ich nie ma żadnego sensu. Coś takiego. No to rzeczywiście jest bzik, kompletny bzik. No. No nie, to jest taki chory relatywizm, prawda? No ale żyjemy wśród ludzi i jest coś takiego jak obiektywizm. Istnieje to, znaczy istnieje możliwość sprawdzania do pewnego stopnia, jak się rzeczy mają naprawdę, jakiegoś porozumienia między ludźmi na dane tematy i pewne przekonania muszą ulec falsyfikacji, czy być odrzucone, prawda? Myślę, że w ogóle bym nie zareagowała. Ja jestem osobą tolerancyjną w tym kontekście i w tym temacie, więc raczej nie miałabym z tym żadnego problemu. Tak, dokładnie. Po prostu przyjęłabym to do wiadomości. Można by powiedzieć, tak jak ksiądz Tischner, to prawda to jest to, co jest po prostu. To jest jawność, ale zarazem to jest zadanie do odkrycia, do drążenia, do pozbywania się fałszu, pozorów. Uważania na kłamstwo, prawda, żeby nie dać, żeby się samemu nie zakłamywać, ale także się nie dać się zwieść kłamstwu innych. Więc to jest, krótko mówiąc, prawda jest wartością. Jest wartością rzeczywistości, wartością tego, jaka jest rzeczywistość. Byłoby to dla mnie dziwne. I to dość bardzo, bo jak widzę panią, to ma wszystko pani, co powinna mieć kobieta i byłoby to oczywiście dla mnie dziwne. Prawda nie może być narzucana siłą w żadnym razie, prawda? Ja muszę sam rozpoznać, ja i moi bliźni, rozpoznać, co jest prawdą, a co nie jest, prawda? Wojtyła napisał bardzo słusznie, że żadne, nawet najwyższe dobro nie może mnie zmusić do przyjęcia inaczej niż poprzez moje rozpoznanie i moją zgodę. I tak jest w stosunku do wszystkiego. To znaczy, prawda musi zostać uznana przeze mnie od wewnątrz za prawdę, na to, żebym mógł ją uznać za prawdę. Że pani jest mężczyzną? No, jakby
z biologicznego punktu widzenia jest pani kobietą, więc uznałabym to albo za żart, taki trochę mało śmieszny, więc no dla mnie jest pani kobietą. Jakby pani powiedziała, że jest pani mężczyzną, to nie jest to zgodne z prawdą, więc... Osoba jest powołana do rozwoju, do pielęgnacji swoich możliwości, ale do rozwijania ich także, prawda? Przede wszystkim właśnie w duchu rozpoznania wartości dobra, prawdy i piękna, prawdy. I że w związku z tym nie wolno człowieka sprowadzać do obiektu manipulacji, prawda? Myślę, że to Wojtyle bardzo na tym zależało. Bardzo się nawet daleko w tym posuwał. Mogłabym troszkę nie uwierzyć, ale jakby też, jak, wszystko tak jak mówię, jak jest pani szczęśliwa, no to super, pan, pani. No to bym już tak trochę powątpiwała, ponieważ uważam, że orientacja i to, jak się czujemy, jest ważniejszą sprawą, a jeżeli bym usłyszała tekst, że ma pani 7 lat, to trochę bym zwątpiła. Byłabym nieco zdziwiona, raczej bym kwestionowała ten wiek, aczkolwiek też bym to jakoś przyjęła. No, na pewno zdziwienie by było. No, też bym zaakceptowała, no nie będę się kłócić. Prawda ma być prawdą o godności drugiej osoby, prawda? Bo prawda o człowieku, o sobie, to jest prawda o czymś, co ode mnie nie zależy po prostu, prawda? Trzeba to umieć rozpoznać, trzeba umieć odpowiedzieć na tę prawdę. Ale tak, żeby właśnie nie czynić krzywdy danemu człowiekowi w danej sytuacji, bo to jest też tak, że te prawdy są rozpoznawane w danej sytuacji. A jak jestem mężczyzną i mam 7 lat? Z wiekiem, no wiek powiedzmy bardziej, można potwierdzić, nie jest to coś deklaratywnego. Tak, takie określenie, jeśli podajemy konkretną liczbę, nie wiem, na ile jest to deklaratywne. Jeżeli prawda jest jawnością rzeczywistości, to ta jawność jest jednak jawnością dla wielu ludzi zasadniczo, prawda? Zasadniczo jest powszechna, prawda? Więc jeżeli ktoś się nie trzyma uparcie swoich jakichś przedzałożeń i jakichś, nie ma jakichś blokad ideologicznych czy coś takiego, to po prostu powinien rozpoznać, jak się rzeczy mają. Czyli odpowiedzieć na dany stan rzeczy, czyli na prawdę o danym stanie rzeczy, uznaniem jej, a nie blokowaniem. I więc tutaj można powiedzieć, no widzicie, że tak nie jest po prostu, to znaczy, że jestem taka, jaka jestem, że jest właśnie coś takiego jak mowa rzeczy, mowa rzeczywistości, prawda, ta właśnie jawność, i która apeluje o rozpoznanie, bo to tak jest, prawda? Ona apeluje o rozpoznanie, rzeczywistość jawna apeluje o rozpoznanie, prawda, to jest to, co ma być rozpoznane, prawda. No, jest pani starszą kobietą, więc to jest też niemożliwe, no, z przyczyn naturalnych i fizycznych, więc raczej by to żart, no, stwierdziłabym, że może pani też jednak czuje się nie do końca zdrowo na umyśle, więc... Proszę Państwa, a więc w tym dzisiejszym naszym zwariowanym świecie istnieją jednak osoby myślące racjonalnie. Przyznam, że dla mnie jako duszpasterza jedną z najbardziej wstrząsających wypowiedzi była wypowiedź kogoś w czasie spowiedzi. To nie mówię, kto to jest, tylko mówię, jaki problem, który mi się zdarzyło. On powiedział tak, tak. No tak, Jezus jest napisany, jest ta piękny obraz, Jezu, ufam Tobie. I ja proszę księdza, tak to uzasadniam. Jezu, ufam Tobie, bo nie ufam nikomu. Według Was istnieje coś takiego jak prawda? Oczywiście, że istnieje. Tak, zawsze jest prawda. Zawsze wydaje mi się, trzeba dążyć do tej prawdy i po prostu na tym powinny się opierać nasze relacje na prawdzie. A dziewczyny, a czy według Was istnieje taka prawda obiektywna? Czy coś jest takie, jakie jest? Raczej prawda obiektywna. Raczej istnieją fakty, ale czy jest jakaś prawda obiektywna?
Szczerze nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. No dokładnie. Wiadomo, że z jakiegoś naukowego punktu widzenia coś możemy uznać za prawdziwe, ale no niektórych kwestii to ciężko. To raczej tak subiektywnie podchodzimy. Mamy głosić prawdę, a nie głosić to, co się ludziom akurat podoba w tej chwili, choćby to było, no może nie kłamstwo, ale bójda jakaś tylko taka. To są fundamentalne i zasadnicze sprawy. A czyli według pani istnieje jakaś prawda? No wydaje mi się, że tak. No, różnica między mężczyzną a kobietą jest oczywista. Według mnie tak, istnieje coś takiego jak obiektywna prawda. Bardzo wielu ludzi, nawet którzy, powiedzmy, naszej wiary, czy mają trudności, czy nawet odstępują, bardzo mocno podkreślają o godności człowieka. Zgadzam się, tylko teraz rozmawiajmy, czym jest ta godność. To nie jest wysoko podnoszenie głowy i wynoszenie się ponad innych, że godność to jest życie w prawdzie. Życie w prawdzie. Ono daje, jest bardzo ważnym narzędziem uczciwego życia. Człowiek, który szanuje prawdę, nie będzie stwarzał jakiejś sytuacji w tym celu, aby drugiego człowieka wyzyskać, oszukać, pokazać swoją wyższość nad nim i tak dalej. To wszystko są jakieś postawy chore. Prawda obiektywna. Można o tym na pewno prowadzić długie rozmowy filozoficzne, zresztą też stoimy w takim miejscu, ale nie, wydaje mi się więcej rzeczy dostrzegam, które są właśnie, które są deklaratywne, względne niż prawda bezwzględna. A istnieje jakaś prawda obiektywna? Tak. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce, cnocie, prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.